kolejna niedotrzymana obietnica. Przypominam, że było wiele zapowiedzi, że zakończymy w tej kadencji sprawę dotyczącą ustawy o zapłodnieniu in vitro. To jest ustawa ważna dla milionów Polaków, dlatego że to jest ustawa, która pozwoli wielu osobom być szczęśliwym i mieć wymarzone dziecko. Nie ma w tym harmonogramie ustawy o płacy minimalnej. To jest kwestia dzisiaj bardzo ważna. Złożyliśmy taki projekt już wiele lat temu. On jest cały czas procedowany, ale nie zakończony. Po drugie, Związek Solidarność również taki sam projekt złożył i też nie ma go w tym wykazie. To, co dzieje się dzisiaj w Sejmie, no pokazuje, że nie wolno wierzyć Platformie Obywatelskiej.